Słuchaj, jak się skończyła ta sprawa z Achmetem? Ten gościu, co wczoraj, wczoraj go pokazałeś, nie? No, a to Achmet? To nie był on. On ma alibi. Jakie? On chwilę przed tym na szpitalu był, jest potwierdzony na kamerach. No ale i co, on się wywinął takim wybuchem? Znaczy, na razie ma po prostu alibi. Całość jeszcze nie jest do końca zakończona. Sprawę przekazujemy dalej do federalnych. Jeszcze spróbuję zrobić co ty, będę próbował coś jeszcze ogarnąć. Ale mówię, że na ten moment gościu ma alibi, nie? No ale przecież tam z bombą był. On był z bombą, tak? To on był i w trójkę go widzieliśmy. Przyjechał no Priusem. No ci mówię, no ma alibi, nie? Na początku był porwany przez kogoś. Przyjechał na szpital. Na szpitalu jest to potwierdzone. Potem pojechał kupić telefon. I gadał z jakimś tam gościem, który Doniek się nazywa bodajże. Wtedy akurat w tych godzinach, kiedy był atak, on był na szpitalu. Kurczę, a mi się wydaje, że was ukłamali. Znaczy, kamery to tak średnio, nie? Żeby kłamały. Ale na ten moment mówię, gościu jeszcze nie jest wpisany jako niewinny, dalej jest jako podejrzany. Tylko po prostu na ten moment alibi mu ma załatwione. No i dobrze, proszę pana, te alibi trzeba mu ściągnąć, bo kłamstwo ma krótkie nogi jak karzę. No ma, nie? Więc nie ma co ten, i od razu domniemywać, że on jest niewinny. Znaczy ja tak nie mówię. Same jego imię, Achmet, to już znaczy dużo. Ale on się nie nazywa na Achmet. No ale mówią na niego Achmet. A. Mówią tacy, co na dywanach latają, Aladyni. Aladyni, tak? Turcy. Ja mówię, no jeszcze on nie jest powiedziany, że to nie on. Na razie dla federalnych przekażę to, że ma FBI, ma nagranie z tego wszystkiego. I zobaczymy, co dalej będzie, nie? A może to jest ktoś podobny do niego? Na szpitalu był. Znaczy, gościu był tak samo ubrany, tak samo wyglądający. Dobrze, no to jeśli tak, to jeśli się coś zmieni w sprawie, to bym prosił o SMS-a. No, będę dzwonił. No, dobrze, na razie. No, trzymaj się. Czemu jaki rasizm, jak ja mam kurwa wuja przez Turcji, kuzyna, kuzynkę? Halo? Siema. Anka? Masz czas? A co się stało? No muszę ci powiedzieć jedną rzecz. To mogę przyjechać? No nie, bo się wstydzę w cztery oczy. A, no to mów. Bo też nie chciałem SMS-em i nie chciałem w cztery oczy, to wybrałem opcję C, zadzwonić. Dobra, no to dawaj. A nie będziesz smutna? No chyba nie. Bo wiesz, jak ty mi się podobasz, nie? No nie. No bardzo. No ale tak sobie przemyślałem, że twój tata z policji, ja mam kartotekę, no nie możemy być dalej razem. A my byliśmy razem? Od kiedy skończyłaś 16? Serio? Mhm. O kurczę. No, a to czy... Ja muszę z tobą zerwać wtedy. Dobra. Ale my nie byliśmy razem. Ale nie targniesz się, nie powiesisz się. Nie skoczysz z mostu. Nie, ja nie na ten. Dobrze, to jeśli jesteś rozgarnięta i myślisz, to powodzenia w życiu i całuję tam, gdzie lubisz, chociaż nie wiem, gdzie lubisz, no bo byliśmy ze sobą, ale mało mieliśmy czasu dla siebie. Dobra. No, pa, pa. I powodzenka ci życzę, mam nadzieję, że znajdziesz jakąś super dziewczynę. Ja tobie też życzę, że znajdziesz jakąś super dziewczynę. No, pa. O, dzięki, pa. No i jedna z głowy. Zrywam z laskami. Tak, halo. I siema, Somin. Siemanko, co tam? Kurczę, bo nie wiem jak to powiedzieć. Co się stało? No bo wstyd napisać SMS. No. I głupio się też spojrzeć w oczy. Co się stało? No nie wiem, czy mogę tak mówić. Nie wiem, czy jesteś gotowa. Coś się spotkać? No właśnie się wstydzę. To nie będziemy sobie patrzeć w oczy. No ale ja ciągle patrzę w oczy. A ja nie. Bo mam zeza rozbieżnego i mam płaskostopie z pojówek. Co? Taką chorobę wrodzoną mam, bo mama jak była ze mną w ciąży, puściła się z psem, także... No nic, do rzeczy. No. Nie chcę tego mówić, ale... Ty wiesz, jak mi się bardzo podobasz, nie? Kto? No tak, od 1 do 10, 7,5. O cholera, to chyba dużo, no, nie? No to już jest, no to już jest mocno, nie? No. No i już dłużej nie możemy romansować ze sobą.
Musimy zakończyć nasze romanse i mokre sny o naszych stosunkach i pocałunkach musimy wymazać z pamięci, bo... No nie mogę spić Kelly patrzeć w oczy, bo... Bo gdy on prowadzi, to nie widzę jego oczu i mi się wydaje, że właśnie te nasze mokre sny doprowadzają do tego, że Picikela nie chce spojrzeć mi w oczy, tylko patrzy przed siebie. W takim razie tak po prostu ze mną kończysz? Nawet już nie będę u was mieszkał. Jak możesz, Dyna? I oddam twoje majtki, już nie będę ich wąchał też, koniec. Czekaj, z tym. Co? 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 Kurczę, o Jezu, muszę kończyć, bo na stację wchodzę. Do zobaczenia. Stojącą. No, papa! Co ty się kurwa stało? Co ty się kurwa stało? Właśnie, proszę pana. Otworzę pani drzwi. Mareczku, proszę no, bardzo. No, dopiero zacznę. Dziękuję bardzo. Super pan jest. Jestem super. Siemanko! To może ty musisz sobie bagnieczkę zapalić? Nie, ja... wiesz co, muszę się oczyścić ze wszystkich grzechów, jakie robię. Tak powiedział ksiądz. Idziesz do kościoła? Nie. Będę podrywał dziewczynę i nie chcę, żeby wiedziała, jaką mam przeszłość. Dlatego się odcinasz od znajomych? Nie odcinam się, tylko nie będziemy uprawiać seksu w mojej głowie już z tobą. Ale gaci ci nie oddam jednak. 3 złote i 69 groszy. Czemu nie? No bo lubię wąchać dupę przez materiał. To może weźmiesz tej dziewczyny, gacie, nie moje. Za późno, już mam je na głowie. Aha, potrzebujesz jakiejś... Co? Co mówiłaś? Potrzebujesz jakichś rad dotyczących podrywania tej kobiety? Ona ma na imię Mielone. Mielone? I na nazwisko Rose. Mielone Rose. Mhm, poluję na nią. Melanie! No, Mielone, no. Kurde, to wiesz co? Ona na mechaniku pracuje, tak? No. Dobra, jak będziesz chciał pomocy, ja mogę ci zorganizować najcudowniejszą randkę na całym świecie. Dowiedz się, co ona lubi najbardziej. To jej kupię. Pieniędzmi się nie wygrywa, kobiet. Nie? Nie, no co ty? O Jezu, jak chcesz... ładnie pachnie ci ta dupa. To czym się wygrywa? Trzeba im pokazać, jak fajnym kolesiem jesteś. To nie jest tak, jak w to Żydełku życzyłaś 6 tych mieć liczb i się wtedy wygrywa? Nie. A co ona lubi na przykład? Co dziewczyna lubi? Oprócz płynu do mycia naczyń, co lubią dziewczyny? Jak ją zabierzesz na randkę, jak jej powiesz fajne słówka. Na przykład takie fajne, jakie są? Takie fajne randka czy fajne słówka? Fajne słowo na przykład. Powiedz jej, że ładnie dzisiaj wygląda, że piękniej niż wczoraj, a jak ale ona wtedy powie, niż jutro. Że jak ona wtedy powie, no ale czyli wczoraj byłam brzydka, tak? I co wtedy? I wtedy jej odpowiadasz, że nie, twój blask jest tak bijący. A czemu April nie dostała suba od moich podrywaczy? Proszę bardzo, podrywacze. Mnie, kto pierwszy ten lepszy suba da? A na przykład jakbym jej kwiata w donicy przyniósł? To zależy jakiego kwiata? No takiego, żeby była dziurka na penisa spod spodu i ona będzie grzebała w ziemi i w końcu złapie za korzeń. Czy nie? A to się nie bierze kwiatów, to się bierze pudełko. No, bo zapisuję, no. Na które się nakłada, wiesz... górę pudełka, tam musi być kokarda, żeby to wyglądało jak prezent. I od boku robi się dziurę i do środka się wkłada penisa. No, i dajesz jako prezent i ona otwiera ten prezent. No Usiek, i mówisz, manikę na baks. A jak ona zareaguje na to na przykład, o fuj. No to nie robisz tego na pierwszej randce. Nie? No nie. Na drugiej, tak? Na czwartej. Ja pierdolę, tyle, że dziewczyną trzeba chodzić? No. Ja to mi się wydaje, że... No, wiesz co, pooglądałem taki parny film, że się spotkali, baba przyszła z bombonierką, harcerka. No. Do gościa, który akurat był w ręczniku. No i wtedy... I ten ręcznik mu się zsunął, tak? No, jak odbierał tę bombonierkę od tej harcerki i zsunął mu się ręcznik i ona zrobiła takie... Siema, dycha. Bo Maciek, przepraszam. I zaraz skończę gadać. Dobra. No i ona zrobiła takie... I zawołała koleżankę z samochodu, inną harcerkę, bo chuj był tak duży, że potrzebowały
dwóch par ust i ten. I mu obciągnęły. Mhm. I ten. On je wyhendożył. Wiesz co, to ja widziałam kiedyś taki, że taki chłopak był w wannie. I przyszła kobieta. Oddała. I powiedziała, że ona jest ratowniczką. I zaczęła go ratować z tej wanny. A na końcu go przeleciała, nie? To jeszcze ja widziałem taki jeden, ale to jest głupi. To nie powiem. Mów. Dobra, tobie namówiłaś. No bo... Kurczę, no było tak, że jest siostra, ale po innej mamie i po innym tacie. Taka, co mieszka z nimi i mama się jebie z tatą. I tata miał syna. Po innej mamie. No i ona sobie złamała rękę. No i brała prysznic. I przepraszam, w wannie leżała. Aha. I krzyczy. Tom! Help me! I leży nago, nie? Oczywiście w tej wannie. No jakby miała inaczej leżeć niż nago w wannie. Bo w gaciach to głupio, nie? Bo lepiej wąchać, nie? No i teraz tak. I wtedy przychodzi ten Tom i ona do niego... Can you close the eyes? A on... No. I patrzy na cycki. Siorki takie doklejone, nie? No i jej podaje rękę, nie? Ale miała prawdziwe suty, czy takie jakieś... Super, była taka naturalna niż sztuczne, nie? No. No i patrzy na jej cycki. No brodawki trochę duże, sutki trochę jak wędlo z kamaza. No ale to co? Patrzy. Musiałby się napompować? Brał do buzi, próbował pompować, a nic nie pomogło, ale to w drugiej scenie. No i jej pomaga wstawać, a ona zasłania tak nieudolnie te cycki, żeby sutków nie było widać. Co się rozłączyłaś? Dostałam z tasera, przepraszam, no i co dalej? Żebyś, jak z tasera dostałaś, to żebyś nie była mokra. Będziesz mokra, to może cię popieścić. Mocno. No, zabić. No i teraz słuchaj, nie? I ona wstała tak nieudolnie sutki. I sutki zasłaniała. No, a i ten jej podał temblak. Wiesz, co to jest temblak? Nie. To jest taki na bark i rękę. No. No i jej podał ten temblak i ona już tak odsłoniła sutki i całą cipę było jej widać. Taką dziurę pomiędzy nogami, nie? Dziękuję bardzo za suba. No i on ją tam pogiglał, tak gili zrobił. Ona kazała mu spadać. I on jej dał ręcznik i ona się przykryła ręcznikiem i w następnej scenie... Słuchasz mnie? Halo? Wyciągnij palec z majtek i zacznij mnie słuchać. Nie wiem, czy ona mnie słyszy. Oj, ją wywaliło. To jest ładnie. Dycha, jedziemy na wyzwanie, czy nie chcesz? Jedziemy, gościu. No to dawaj. You want kierować dyszkiem? Trzeba kierować? Kieruj, ja chcę ten. Pogram w telefon. Ty dyszka, co tam u ciebie? No, za dziewczynami latam, dzisiaj z dwiema zerwałem. To ty masz branie. I one mają, bo ja jedną i drugą brałem. Haha, i dwie cię zerwały. I z jedną byłem, jak skończyła 16, teraz ma 20, a z drugą to tylko ten, w romansie byłem. A, ruchałem tak ją tak w głowie, kiedyś ją tak wyruchałem na balkonie w głowie, że kurwa przez barierkę mi się smykła. No, a chuj się wkręcił, wiesz, w stelaż. W ten balustradę. No i wtedy przyjechała pani doktor i powiedziała: ohoho, to trzeba obciągnąć. I mi obciągnęła i wyciągnęła. Pojebany sen. No, a jedyne co z nią robiłem, to jej gacie wąchałem tak naprawdę już w domu. Wiesz, ona wrzucała, bo razem mieszkaliśmy i ona je wrzucała do kosza na brudne bliźne. No. A ja wtedy, wiesz, kupowałem takie same, nie? I podmieniałem, zakładałem na łeb i sobie w nich spałem jak w kasku. Dycha, ty musisz mi częściej historię opowiadać. No, pojebany. Ty pewnie masz ich milion. No, kiedyś się podduszałem jak konia waliłem, ale to się nie opłaca. Bo zemdlałem i szpital skończyłem ze wzwodem. Wstyd jak chuj. Czemu? Może jakaś lekarka by było ładno? Nie, bo wtedy byłem na odbloku i kutas tak ładnie nie wyglądał. No. Mówili do mnie 5 cent. Miałem 5 centymetrów, ale już jest okej. No, już się wszystko ułożyło, nie? No bo wiesz... Chujowo wygląda, jak jest pod górę penis, a jak na prawo mam, to się fajnie układa. Jak se kładziesz w gaciach penisa? Do przodu, na bok, czy w lewo?
Zależy od sytuacji. Jak ci stoi gdzieś w miejscu publicznym, to do góry, nie? Pod gumkę, nie? Nie, to przez nogawkę wyplatam. Przez nogawkę. No. I wtedy, jak są krótkie spodenki, to widać czubek. Ale że czubek... No normalnie, no. Końcówkę? Ta. Ja pierdolę. I oni nic nie mówią? Nie, bo myślę, że to skóra. A wiesz, że ja jestem... ogrzewany jestem? A co to znaczy, że jesteś ogrzewany? Mam końcówkę skórki na penisie uciętą, jestem ogrzewany. No. Obrzezany, mordeczko. No, obrzezany jestem, no. No. I to nie jest końcówkę, tylko stary, to jest napleta. Czyli to taka skóra, co była. No, bo mi przeszkadzała przy sikaniu. A. I przez pierwsze 3 dni, jak to miałem, tak chodziłem po schodach i dotknąłem się gaci, to mdlałem. No, boli. Ale bardziej mnie boli i odrzucenie przez dziwkę. No, to boli fest. Zaraz o tym pogadamy. Co to jest za bema? M5. Bo odjedź, żebym wyskoczył. No, masz wyjść. O kurwa, jak jebno. Ale fajna. Ni chuja? Nie, trzeba naprawić. Czekaj, przepchnę. Gościu, nie widzisz, że przepycham auto? 10-4 jednostka w drodze. Podejdziemy. Na pobocze zjadę nim, nie? Ta, ja też, albo ciurnych nasze stoi tu. Ej, fajne takie, podoba mi się, a tobie? Fajne takie, jeździłbym, gościu, w chuj. A ty masz jeszcze swoją Porsche, czy nie? Mam, ale picikrami zrobił na różowy. Dobra. Wiesz, co bym se zrobił takim autem? Co? Pomidora. Wiesz, pomidora? Co to jest pomidor? Nie mam żadnego pojęcia. Powolny objazd miasta i dookoła rynku. To jest kurwa pomidor, gość. Podnieś klapę. Bomba pierdolnie. Czekaj, ja go skręcę. Kurde, zobacz teraz, czy pali. Dobra. Bo zapierdala. Czekaj, tylko jedną rzecz zrobię. O. Teraz? No, sprawdź teraz. Tylko opuść bachę. Spa, to się przejadę tam i tu zaraz wracam. No, zobaczymy. No, ja poczekam. Dobra. Jo. O kurwa. Ja pierdolę, co on kurwa zrobił? Kurwa, żyjesz! Żyjesz! Co ty ja zrobiłeś? Ja pierdolę! O nie, kliknęłeś sport na zapierdalatorze! Nie! Żeś kolumna kierownicy nie chciała skręcać. A no tak, no bo jest zablokowane, przecież na kablu odpaliłem. Czego cię? Masz tu app wypadek, weź sobie. Popij dobra. Wodą. App wypadek zawsze pomaga. Dycha. Coś ty narobił. Mogłeś powiedzieć, że... Ale się nie spytałeś. A cię wyjebało, on mówi, ja pierdolę Sven Hanawalt. Za chwilę mówię, nie no to kurwa ty. Jackson, ale cię wyjebało. Wow. Nic, pcham auto. Nie no, czekaj, patrz. Chuja to popchnę, czekaj. Czekaj, no poczekaj chwilę. Spierdoliłeś je na amen. Dobra, idź podjedź naszym. Tam jest kabel 8FI15, ja go zaraz tutaj podłączę. Poczekaj, bo jakaś babka się pruje na tym. Ale ja nigdzie nie zgłaszałem, jak coś mechanik, nigdzie nie zgłaszał. Dycha, przestań, nie. Chuj z tym, to jest złom. Zepchnąć z górki i chuj. Aha. To już jest nie do naprawy, dzwonię po Henia. Dobra, dzwoń po Henia, to autem przyjadę zaraz. Ale ogółem dycha. No. Mów mi takie rzeczy, że na przykład kolumna kierownicy jest zablokowana, albo się zaraz zablokuje. A nie, to musisz się pytać. O, dzwoni tacej gacie wącham. Siema. Co tam było w tej historii do końca? No i wtedy przyjechałaś ty i zaczęliśmy się całować na balkonie. O kurwa, Jackson się ale wyjebał. Ale tak nie było. O Jezus. Czekaj, Jackson chyba nie żyje. O kurwa. Dobra. No na służbie, tak. Jak coś to nie gadaliśmy. No papa. Spoko, na razie. O. Jackson, czekaj. Pójdę po pachołek. Ty to jesteś. Halo. Co to się dzieje? Jacksona potrącił pijany kierowca ciężarówki. Jacksona potrącił? No, pijany kierowca ciężarówki. Może pan mu zrobić usta? Nie. Stój! Zatrzym się! O, siebie boi. Kadet, tu trzeba podjąć działania. O Jezu! To porąbało cię! Bo zaraz cię... O, wyciągnę go! Panie Władzo, wyciągam go za łeb! Wyciągaj go. Wysiada. Co ty, gościu? Pijany jesteś? Stary chuju! Zostałeś zatrzymany przez policjantów z Miami. Z Florydy. Co się kręcisz, gościu?
pachołki porozwalił. Kadet, usta, usta. Nie chcę usta, usta, bo ja żyję. A, ty, on żyje, kadet. Popraw mu pierwszo, popraw mu skolby i usta, usta. Ja ci zaraz dam skolby. Nie, go tylko potrącił i chyba mu się skręciła łękotka. A, łękotka. Łęku, odpraw to co pan gadasz, że usta, usta? Stój! Penisie! Co się co tam sapiesz? Wypadek był, dobra. Nie? Objazd jest. Wezwij kadet IMS, tutaj ten. Ty pile, co, ale lecą. Żyjesz? Żyj. Medyków na S, no. Tak, na S, na S. Ja bym zadzwonił, ale nie mam randia, bo nie będę mówił. Dziewczyna z pochwę zwichnęła, ma w gipsie. Jak bomba pierdolnie. Co? Nieważne, długa historia z randiem. Przecież to się tak nie da, chłopie, kurczę. Tak da się, wszystko. Bigo z penisem też mieszałem. Wszystko w życiu robiłem. Cześć, zgłoszenie. Przenieśmy pana powolutku we dwóch, jeden. Dziękuję bardzo, Nate'a. I niech pan przyjedzie. O, tutaj położymy. Tu się nie ruszaj, Jackson. O, dobra. Tutaj położymy. Spokojnie, pan zaczeka. Się... Pomoc w drodze, musimy jechać. Niestety. Wiesz, jak wyglądasz? Jakbyś umarł. Ale nie, żyjesz, nie? To. Wiesz, ile ty dostaniesz z ubezpieczalni? Ja dużo. Pierdolę. Bo to na interwencji było. Pijany kierowca, zablokowana kolumna kierownicy w aucie. Marek. Tego nie było. A, bo to mi się śniło chyba. To ci się śniło, jak jechałeś. Ostrożnie, panowie. Dobra, ja dzwonię do picika, żyjesz, okej, okay, jest wszystko. Chcesz piwo? A nie, będziesz pijany, to będzie na ciebie. Słuchaj, jak jesteś głodny, to popatrz, jak ja jem. Dobrze. Czekaj. Co ja tu mam? O, mam kanapkę z szynką i z jajonezem, pa. Nie lubię jajka. No widzisz, to nie będziesz głodny. Smaka nie narobię. Fajk, chcesz? O, malworaska golda, możesz mi dać. Będę ci dmuchał w ryj, dobra? Bo sam nie palę. No dobra. No. O Jezu, czuję jajko. O jem, przecież mówiłeś, że ci nie przeszkadza. Nie, dobra, wyrzuć. Jak bomba pierda. No nie mam kondycji w ogóle już. Jasne. Nie palę. Chyba, że takie coś, patrz, wyciągnij z torby to takie szklane bongo. Bo. I podstaw mi pod usta. Po? No to. I patrz tu. Podpal i pa. No. Ale poboli. Przecież to jest marihuanen. No. Nie pal tego u roboty, przecież przy wypadku będzie twoja wina. Ale to jest takie CBD. Dobrze. O, CBD, to jest policyjne zioło. Czaję. No. Czekaj, dzwonię do laski, bo już ją podrywałem. Już dobrze. Prawie w ślinę żeśmy szli. Dobrze.